Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic. Tak jest moi drodzy, tutaj ostatnio właśnie tutaj zakończyliśmy? Coś mi się wydaje, że chyba tak, jak wspomniałem, kurczę, powiem wam troszeczkę. Pewnie tutaj ostatnio skończyliśmy zapisy, właśnie grę. Znaczy poprzedni odcinek, co nie? Gdzie mam go w... O Jezu, gdzie? Ej, no kurde, źle zrobiłem to. Chodź tu, dziadzie. Dobre. U, ale dostał chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, co ja mam tu zrobić w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. Tu tylko są te... Aha, dobra, to są takie windy jakby. Kurde, głupi pająk. Spadaj, głupi pająku. Flipendo. What? Co do pana? Oj, spadnie. O co tu chodzi w ogóle, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Aha. Czekajcie, ja muszę otworzyć chyba te drzwi, co nie? Tak jest. Dobrze jest, bardzo ładnie. Dobra, i teraz chyba na dół, co nie? Tak mi się wydaje, ale... Mogę się mylić. A chwila, jak ja mam tam wejść w ogóle? What? Dam radę w ogóle tam skoczyć? To jest pytanie. Oj! Mój błąd, wybaczcie. Bo ja źle skoczyłem, kurde. Dobra. Dobra, okej. Na razie wszystko jest w porządku, ale... No dobra, okej, ale to jak to się w ogóle otwiera tu coś? Kurnia. Dobra. O kurde, głupi rytek. Głupi rytek. Głupi debilu. Oj, co ja robię? Czego ja tu zamykam? Głupi rytek! Kurde, zaraz ci wpierdzielę i się uspokoisz. Jestem ciekaw, czy dałbym radę tutaj skoczyć. Ej, no jakim cudem? Ej, przecież dobrze skakałem. Kurde, skomplikowane jest to, powiem wam jednak. Kurnia. Skomplikowane jest to i to bardzo, to coś. Kurde, co ja w ogóle tu mam zrobić? Kurde, to jest pytanie takie moje teraz. Tam nie doskoczę. Głupi gnom jeszcze na dodatek mnie atakuje. Nie, dawaj go. Bierz go, Harry. I rzuć go tu. Dobre. Dobrze jest, bardzo pięknie. Czekajcie. Ja muszę tu jakoś doskoczyć, ale tu się nie da doskoczyć. Kurnia. Da się, tylko tu trzeba umieć. Aha, tu... Zrobiło mnie w bambuko jednak teraz. Aha, tego się nie da przesunąć samemu, kurnie. Niedobrze. Dobra. I tu na górę idzie, tak, teraz? Dobrze mi się wydaje, czy źle? Dobrze, okej. Teraz tutaj... On głupi ślimak chodzi, ja pierdzielę. Dobra, pięknie. I to będzie chyba tutaj, co nie? Wejście, tak jest. Pewnie tutaj, ale zaraz zobaczymy jeszcze raz. Czy nam się uda w ogóle skoczyć tam? Ale chwila. Zamknęło mnie to. Aha. Dobra, już wiem. Tu zamknęło mi wszystkie te. Kurnia. Wszystkie te mi zamknęło, prawdaż. Czekajcie, spróbuję jeszcze to. Tutaj zamknęło mi też. Kurde, tam było dobrze. Czekajcie, to będzie trzeba otworzyć. O właśnie. Kurde, skomplikowane, powiem wam, jest o tu coś.
Tak? Zaraz próbujemy tam zejść na dół. Ale chwila. Głupi rytek! Kurnia, spadaj mnie stąd! Kurnie! Dobra, jeszcze raz próbujemy tam podskoczyć. Aha! Tu mi otworzyło, dobra. Kurde, skacz no! Przecież ja skakałem! Kurde! Lol! Przecież ja skakałem na górę. Co nie? No, kurde! A właśnie, nie trafiłem. Kurde, skomplikowane jest, powiem wam już jednak. Zagadka najtrudniejsza, jaka istnieje już w ogóle teraz. Ale co zrobić? Zaraz jakoś się rozwiążemy. Spokojnie, moi drodzy, spokojnie. Ale tu zaraz może być... mogę przerwać nagrywanie, ale to zaraz. O, dobra, otworzyłem. Okej, dobra. Dobra, chwila. Kurde, pomyśleć trzeba, co tu zrobić takiego. A, bo ja bym tu nawet nie... Czekajcie, tu mamy otwarte... Czekajcie, znowu zamknięte jest. Kurnia. Teraz? Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Czekajcie, ja sobie tu podejdę bliżej. Powinniśmy mieć... Nie będzie mieli dojścia, kurde, niestety nie będzie mieli dojścia. Bo tu muszę, o tu właśnie do tej komnaty takiej muszę wejść, o takiego... Spróbujemy tutaj. Tak też nie. Nie, nie ma mowy nawet, tak? Czekajcie, to jest niebieskie, ta? Ale chwila, teraz będziemy chyba mogli wejść, czy nie? Nie, nie będziemy mogli wejść, zielone spróbujemy. Jestem ciekaw, gdzie otworzy mi. Kurde, też lipa. Bo nie mam zielonego... Ale czekajcie, ja mogę w każdej chwili, ja mogę zaczarować. Tu chyba nie. Kurde, lipa. Lipa i to bardzo wielka lipa jest, powiem wam. Spróbujemy jeszcze raz czerwone. Nie damy rady stąd? Niedobrze. Teraz powinniśmy mieć dobrze. Zaraz próbujemy jeszcze raz skoczyć tam. Jeszcze raz próbujemy tu skoczyć, czekajcie, chwila. Dobra. Zaraz próbujemy raz tutaj. Kurde, prawie. Ajajaj. A nie, tutaj. Tutaj musimy wejść, czekajcie, chwila. O, ukryte mamy przejście jakieś. Dobra. Dobrze jest, dobrze, bardzo ładnie. O, proszę, co my tu mamy? A, czekaj, to trzeba o tak zrobić, czekajcie, o właśnie. Tego nie mogę, tego wziąć, mogę. Aha, trzy razy. O, czekajcie, tu coś mamy jeszcze. Jestem ciekaw, co to jest. Czy to musi mieć? Nie wiem. Chyba tak, ale tu jeszcze jedno musimy zdobyć. Haha, niestety. Możliwe, że tutaj będzie, ale zaraz zobaczymy. Jest, coś mamy tu, ale co? Nie wiadomo co. Zaraz próbujemy to wyciągnąć, znaczy rozwalić to. Chyba to będzie. Ale nic mi tu nie pokazuje. Sproszkowany róg dwurowca. Kurde, nie wiadomo czy to w ogóle jest, czy to nie to. To jest pytanie. A tak to nie mogę chyba tam, nie mogę kurde dostać się. Aj, niedobrze. Kurde, czego nie skakał? Jezu, czego nie skakał? No ludzie. I znowu od początku. Aj, niedobrze. Niedobrze. Kurde, skomplikowane znowu. No czy to było... Ja wiem o co chodzi już, to nie? Tylko niepotrzebnie tu... Trudno skoczyć, powiem wam. Z powrotem. A czekajcie. Tu mamy jedno... Czekajcie, czekajcie chwilunie. Chwila, jeszcze raz. Jak to było? Tak? Nie, tak nie. Tak to nie będzie dobrze. Tutaj? Tak też niedobrze będzie. Chwila, kurde. Powiem wam, skomplikowane to jest. Spróbujemy niebieskie. Może teraz? Nie, bo zielone znowu, kurde, jest zamknięte. Teraz powinniśmy. Tak, teraz będzie dobrze. Zobaczymy. Ale tam znowu z drugiej strony, kurde, zapomnę tego wziąć. Kurde, i rytek spiruj.
Dobrze. Bardzo ładnie, dobrze dostałeś, ziomuś. Spróbujemy jeszcze raz tam dojść. Znaczy w ogóle... O, gnomek. Dobra, bierzemy go i rzucamy do tego tutaj dziury. Jak fajnie. Fajnie dostał, co nie? Dobra, spróbujemy skoczyć tam jeszcze raz. Okej, pięknie. Spróbujemy jeszcze raz. Tu chyba nie będziemy mogli wejść, co nie? Czekajcie, tu coś mamy? Mamy tu drzwi. Dobra, tu coś mamy. A, kora, tak? Dobra, niech będzie. A, i mogłem... Kurde. Przepadło już chyba, tak mi się wydaje. O, tu mamy... A, czekajcie, może nie przepadło, ale mogę się mylić jeszcze. Przepadło chyba. A, tam jest. Bo tu musimy się dostać, co nie? Czekajcie, a tam znowu jak skoczę... Nie damy rady skoczyć po pierwsze. Dobra. Może znajdę jeszcze jakieś te... Te takie dwa, co... Nie wiem, jak to się nazywa w ogóle. Co tu... Co my tu mamy? Kurde. Tu nie da się. O, mamy tu coś. Coś może być, kurde. Tak mi się wydaje. O, karta czarodziejów. Dobra. O, proszę. Podwójne życie mamy. No proszę, pięknie. Czekajcie, zaraz zobaczymy, jak to z kartami jest z tymi. O, proszę. Ale pięknie. Mamy podwójne życie. Pięknie, bardzo pięknie, dobrze jest. Tu coś mamy? Chyba tak. Tak, tu coś... Aha, to mamy, okej. Okej, tajemnice gdzieś się otworzyły, bardzo pięknie. Mam nadzieję, że się gra zapisała teraz, ale mogę się mylić. Chyba wszystko. O kurde. A, wpadłeś, ziomuś. Mamy zapis, pięknie. Bardzo dobrze. Dobra, co mam teraz robić w ogóle tutaj? Tu coś się otworzyło, tylko... Aha, tu się otwiera, dobra. Aha. Teraz, aha, to będzie się wokoło się kręcić, tak? A nie, wybaczcie, jednak nie. Kurde, jak się przestraszyłem, ja pierdziule. Dobra, dobra, kurde, nie skacz tak wysoko, dobrze, Harry? Bo się ciebie boję, kurde. Ty tu zaraz padniesz w piruny. Tam jest tylko, dobra. Okej. Dobra, pięknie, bardzo pięknie, dobrze jest. O kurde, ale to skomplikowane jest, powiem wam jednak. Dobra. To też zniszczymy. I zapis, bardzo pięknie. Chyba tu już nic nie ma, co nie? Mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy chociaż ze dwa. Kurde, karta, serio. Niedobrze, niedobrze. What? Jak żeś ten... Jak on tam skoczył? What the fuck? Oj, 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 co ja zrobiłem? Kurnia. Źle. Gdzie mam iść dalej? To jest pytanie moje. Gdzie mam iść dalej? Tu coś mamy. A, dobra, mam. Chwila, jak ja mam to? A, tędy, dobra. Aha. Niedobrze. Dobra, ale... Jak ja mam tu skoczyć? Czekajcie, tu coś mamy jeszcze. Tu powinniśmy dać radę, kurde. A, tu! Dobra, okej, mam już. Nie ogarnąłem, powiem wam, kurnia. Nie ogarnąłem, serio. A ja nie ogar jestem, co nie? Kurde. Idziemy tam jeszcze zebrać sobie te... O, żabkę mamy, fajnie. Pięknie.
Pięknie, bardzo ładnie. Co my tu mamy? O proszę, jak ładnie trafiliśmy. Ha, dobrze. Ukryta ściana, bardzo pięknie. Aha, okej. Dobra, nie będziemy już nic tu robić i... Pięknie. Kurde, głupi gnom. Głupi gnom. Kurnia. Głupi gnom. Dobra. Oj, dostał chyba trochę. No... O kurde. Pięknie. Dobra, tylko jak ja mam tu, kurde, skoczyć mam tu. Kurde, skomplikowane. Aha, tu mamy ukryte ścianę, dobra. Aha, dobra. Oho. Mam. Kurde, zniszczyłem to niepotrzebnie. Dobra, mamy dwa. Bardzo pięknie. Tu coś mamy jeszcze? Nie, chyba. Ale mogę się mylić jeszcze. Jo! Jezu! Kurnia, przestraszyło mnie to. Kurde. Dobra. Czekajcie. A ten moment pamiętam kiedyś. Tak mi się wydaje. Dobra, zapis, jak se zapis, jak se zapis wreszcie. Zapis. Tu coś mamy. Mam. Mamy. Jest, udało się. Gdzie teraz Harry? Chwila. Gdzie my jesteśmy? U Snape'a w gabinecie? To sala do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na Snape'a. No. Hej, Harry, chcesz coś kupić? Dobra, uważamy na Snape'a. O, dobra, jest. Cześć, Harry. Cześć, cześć. Hej, znalazłem róg dwurożca do eliksiru. Świetnie. Ciągle jeszcze szukam następnego składnika, ale niedługo go poznam. Na razie dodam to do eliksiru. Dobra. Okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy. Zakładają o. Klub pojedynków. Pierwsze spotkanie dzisiaj. To tak. Może być ciekawe. Jeśli pewnie tak. Jeśli chcesz pojedynkowania, przyjdź do wielkiej sali. Dobra, okej, okay, fajnie. Dobra, zapisała się gra, czy się nie zapisała? Kurde, nie wiadomo. Gra, jest gdzieś tu gra do zapisania, czy coś? Nie ma? To lipa. Mam nadzieję, że się tu zapisze gra, ale wątpię. Czekajcie, wielka sala była... Tutaj. Gdzie ta wielka sala była? Tutaj! A, Ron tutaj mnie prowadzi. Dobra, zapomniałem totalnie. Dobrze, moi drodzy, widzimy się po przerwie. Dobra, okej, okay, witam was... O kurde, znowuż. Witam was znowuż po przerwie. I tak, kurde, Snape! Snape, głupi Snape. Dobra. A co by się za jakbym podszedł do... O kurde. Nie rób sobie jaj ze mnie, okej, okay, ziomuś. Haha, ha, halo, Harry'ego nie ma. Harry jest, Harry'ego nie ma. Oj fu, tu jest, Harry nie ma. Harry... Kurde. Czy byk? Co ty tam obserwujesz tak zawzięcie? Kurde. To sala do lekcji eliksirów. Lepiej uważać na Snape'a. Ojojojojoj, dobra. Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Nie. Nie chcę nic handlować, daj. Cześć, spokój. Harry. Cześć, Harry. Dobra, pomijamy. A i tu zaraz Ron wyskoczy. Tak jest. Tak jak mówiłem. Ha, ha, ha. Dobra, idziemy, idziemy za Harrym. Oj, za Ronem, Wesleyem. Dobra, lecimy, lecimy z tym koksem. Dobra, wiedziałam, że się gra nie zapisze, ale tutaj już jesteśmy bliziutko, szybciutko, zrobiliśmy to elegancko, co nie? Muszę pędzić.
Muszę pędzić. To pędzić. Czy wszyscy mnie widzą? Czy wszyscy mnie słyszą? Znakomicie! Co ty robi, kurde, snajper? Założyłem klub pojedynków, by nauczyć was samoobrony. Spotkania klubu będą codziennie w przedsionku obok wielkiej sali. W czarodziejskim pojedynku celem jest unieszkodliwienie przeciwnika. Jak oni w pojedynkach stoją, możecie używać trzech zaklęć. Rictu Sempra przewraca przeciwnika i odbiera mu energię. Mimble Wimble, które nie pozwala przeciwnikowi poprawnie rzucić następnego zaklęcia. Expelliarmus, które odbija zaklęcie z powrotem do przeciwnika. By wybrać zaklęcie, przeglądaj je za pomocą klawisza spacji lub prawego przycisku myszy. Aha. By rzucić wybrane zaklęcie na przeciwnika, wciśnij lewy przycisk myszy. Przytrzymując przycisk dłużej, dobra, możesz dodać więcej mocy zaklęciom... A, tak się nie da. O właśnie, czekajcie, jestem ciekaw. Punkty, jak z punktami? Dobra, wygrywamy na razie, to dobrze. Rictu Sempra i Mimble Wimble. By przystąpić do pojedynku, trzeba wyłożyć trochę fasolek Bertiego Bota. Zwycięzca zabiera fasolki przeciwnika. By przystąpić do pojedynku, należy wnieść opłatę w fasolkach wszystkich smaków Bertiego Bota. Im bardziej zaawansowany pojedynek, tym więcej fasolek trzeba wpłacić. Jeżeli wygrasz pojedynek w pierwszej turze, zdobędziesz wszystkie fasolki przeciwnika. By wyzwać ucznia na pojedynek, wystarczy do niego podejść. Jeśli masz dość fasolek, zostaniesz zaproszony na pojedynek. Mój asystent, profesor Snape... Jestem nauczycielem, a nie twoim asystentem. Powiedział mi, że zna się odrobinę na pojedynkach i zgodził się obserwować wasze. A teraz krótka demonstracja. Panie Potter, może spróbuje pan z panem Weasleyem? Nie sądzę. Czas podzielić drużynę marzeń. Panie Malfoy, proszę tutaj. Zobaczymy, czy poradzi pan sobie ze słynnym Potterem. Danie ci łupnia będzie czystą przyjemnością. Dobra, okej. Bardzo dobrze! Różdżki w gotowości? Kiedy doliczę do trzech? Boisz się, Potter? Chciałbyś. Raz, dwa, trzy! Dzisiaj, Potter, masz zaszczyt pojedynku z reprezentantem Wielkiego Domu Slytherinu. Czekajcie, a właśnie. Pudło. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Rictu Sempra. Rictu Sempra. Ach, oszołomiłeś. Nieźle. Aj, niedobrze. Pusty zaklęcie. Aj, co, fuck. Potter? Oczywiście. Dobra, pięknie. Aj, ty. Uberwał. Dobrze. A, kurde, ty. Czekajcie, może by... Trafiło się ślepej kurze ziarn. Co, Potter? No. Pięknie. Dobrze. Aj, nie trafił. Miewałeś już dużo lepsze walki, Potter. Rictu Sempra. Nie, pięknie. Ajajaj. Pięknie. Rictu Sempra. Mimble Wimble. Jest, pięknie. Mimble Wimble. Mimble Wimble. Pięknie. Harry Potter pokonał ślizgona. Za rozczarowanie. Serpent Sortia. Ej, co to ma być? Zostaw mnie! Co to było? Czy Harry właśnie syczał? O rany! To nie mógł być... Niemożliwe. Nie on.
skomplikowane. Jesteś wężołsty, Harry. Umiesz rozmawiać z wężami. Co? Ale Harry, przecież z tego słynął Salazar Slytherin. Z rozmawiania z wężami. O nie! No właśnie. Teraz cała szkoła myśli, że jesteś jego potomkiem. Czy coś. Ale przecież nie jestem. A zresztą... Zobaczymy się później, Harry. Do widzenia, Harry. Do widzenia? A co, ja opuszczam was? Do widzenia? Może na razie, Harry, nie. Do widzenia, kurde. Tej nocy Harry długo leżał nieśpiąc i rozmyślał. Czyżby był potomkiem Salazara Slytherina? Nie zobaczymy się na lekcji zielarstwa. Będę pracować nad eliksirem wielosokowym w łazience jęczącej Marty. Nie mogę uwierzyć, że Hermiona opuszcza lekcję. Lepiej chodźmy już na zielarstwo. Harry, szybko! 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 Bo nie zdążymy. Gdzie ty pobiegłeś? Tędy, dobra, okej. Okay. Zielarstwo. Z kim mamy zielarstwo? To jest pytanie. Bo nie wiem. A mniejsza o to. Co? Zielarstwo, zielarstwo. O Jezu, serio z tymi... Z tą, z panią... Z panią jakoś tam? Dobra, idziemy, bo się, nie chcemy się spóźnić, co nie przecież. Dobra, lecimy z Lukoksem do niego. Z Ronem, a nie z Harrym, kurde, też już coś gadam, nie wiadomo co. A właśnie, czekajcie, ile mamy w ogóle? O kurde, skubańce! Niedobrze. Jesteśmy na drugim miejscu, ale wiecie, oni mogą mnie przebić. Ravenclaw. Spróbujemy jakoś. O Jezu, ile tego tu jest? Kurde, dużo. Dobra, lecimy, nie ma czasu. Tutaj, a dobra, okej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Witajcie na drugim roku zielarstwa. Jeśli ktoś mnie zapomniał, profesor Sprout. To jestem profesor Sprout. Sprout. Zabierzmy się od razu do roboty. Dzisiaj nauczę was Defendo, zaklęcia odcinającego. Okej. Harry Potter. Czy zechciałby pan wyjść na środek i jako pierwszy nauczyć się zaklęcia? Nie. Bardzo chętnie, profesor Sprout. Udajesz Hermionę, czy co? Pewnie. Nie ma Hermiony, muszę być ja. O, wow. Ale fajne. Teraz, panie Potter, proszę skupić wzrok na symbolu przed panem. Dobra. Widzisz różdżkę? Zaraz zacznie się poruszać wokół znaku. Kiedy znajdzie się bezpośrednio nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz. No to wiem. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz być dokładny, by przejść dalej. Okej. Pierwsza runda, start! Dobra. Haha. Łatwizna. Serio, kurde. Znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 5 punktów dla Gryffindoru. Mało, za mało. Druga runda. Start. O kurde, tu popsułem, dlatego że się zapatrzyłem. Jeszcze raz, panie Potter. Dobra. Tylko tak dalej, Harry. Okay. Robi się z ciebie znakomity czarodziej. Ej, no, co jest? Próbuj dalej. Kurde. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. W tym w ostatnim, kurde, coś. Wreszcie udało się. Pła, znakomicie, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu. Dziękuję. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 10 punktów. 316 mamy już. Bardzo dobrze. Trzecia runda, start! O kurde, skomplikowane to już się zaczęło. O Jezu. A nie, dobra, okej. Znakomicie. Udało się. Zrobiłeś wszystkie ćwiczenia w świetnym stylu. A dziękuję. 15 punktów dla Gryffindoru. Opanowałeś Defendo, Harry. Dobra, teraz będzie ten... Oho, ho, ho, ho. Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Defendo.
Żeby je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się w korytarzu zaraz nad tobą. Dobra. Aha, tutaj jest taka wielka gwiazdeczka. Postaraj się dotrzeć do niej jak najszybciej. Jeśli twój czas skończy się, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, to u nas to tak jest. U mnie to tak łatwo jest. Po drodze znajdziesz też mniejsze gwiazdki. Dadzą ci trochę czasu tak, i poprawią Nie zabrakło czasu, nie? Przy tym wyzwaniu, przy tych wyzwaniach znaczy. Zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Okej, dobra. Niektóre drzwi i przejścia mogą być zablokowane przez pnącze i rośliny. Dobra. Możesz oczyścić sobie drogę używając Defendo. Defendo. Okej, dobrze moi drodzy, ale to się zajmiemy tym oczywiście w kolejnym odcinku i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!